króciutki kurs filetowania. Otóż kilka słów na temat filetowania. Jest bardzo prosta zasada, żeby jak najwięcej mięska zostało na burcie, czyli na statku, a kości mogą iść albo za burtę, albo na zupę marynarską, albo do innych jeszcze celów, przepraszam. Jak wspomniana przeze mnie wcześniej teściowa. No i kroję wzdłuż kręgosłupa, przebijam się na drugą stronę, docinam tutaj i następnie jeszcze tu wzdłuż kości. Następnie jest etap rwania. Przewracamy, tniemy z drugiej strony. Znowu się przebijamy. Oczywiście każdy, kto filetuje, robi to po swojemu. Ja akurat się tak jakoś sam nauczyłem. To realizuję. Nie mówię, że to jest najlepsza metoda. Na pewno. Rewelacyjnych rozwiązań sam, z czego jestem niezmiernie dumny. Teraz tego toczyka na samo co poprzednio. Jesteśmy już na drugiej stronie. Tylko docinamy. Chociaż takie naprawdę duże egzemplarze, bo tu pan powiada, że tych dużych łatwiej się filetuje. No nie, tak nie do końca. Jednak trochę trudniej. Lepiej te małe, dlatego że jeżeli są oczywiście, mają coś mięsa, jeżeli to jest skóra, kość, to jak to mówią z pustego, to i Salomon nie naleje. Niektórzy chcą, żeby im filetować, inni wręcz protestują, twierdząc, że lepiej on na patelni smakuje, znaczy, że lepiej jest smażyć go w całości.